Cześć, tu Róża. Witam Was w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Znajdujemy się w Nadleśnictwie Celestynów, a dzisiaj opowiem Wam o edukacji. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. To tak naprawdę moje miejsce pracy, bywam tu na co dzień, ale przed Wami prezentuję się pierwszy raz. Właśnie dołączyłam do ekipy Obliczy Lasów. Dziś chciałabym Wam powiedzieć parę słów o edukacji. Edukacja wydaje się nudna, ale nie tutaj. Przekonajcie się sami, zapraszam. A teraz zapraszam Was do świata, o którym nie macie pojęcia. Gdzie znajduje się sowa? Za tymi drzewem? Tak, a tam jeszcze jedna nad wejściem i nad mrowiskiem, widzicie? I teraz tylko oczami patrzycie w lewo i w prawo. Czy wasze oczy się ruszają? Potraficie spojrzeć w lewo i w prawo? Tak. Potraficie. Sowa tego nie potrafi, ponieważ oczy sowy są nieruchome. Sowa patrzy tylko i wyłącznie przed siebie. Ona, żeby gdziekolwiek spojrzeć, musi tak głową ruszać. No. Ona może przekręcić. Ma być powrotem do przodu. Dobrze. O tak zwanych 270 stopni. Jak myślicie, co się tutaj dzieje? Pan teraz mówi o przyrodzie. W tej sali uczniowie pierwszej A ze szkoły podstawowej w Celestynowie właśnie poznają mieszkańców lasu. Nie zawsze podczas wędrówki po lesie mają okazję zobaczyć z bliska jelenia, łosia czy dzika. Tutaj te zwierzęta mogą poznać z bliska, dowiedzieć się wiele ciekawostek z ich życia. Stuka w drzewo. Jest za którym drzewo? Ale to za chwilę, czekajcie. Jak on tak stuka w to drzewo, i on to robi bardzo szybko. Niektóre dzięcioły potrafią robić nawet 10 razy na sekundę tak uderzać. A nie 10 tysięcy? Nie, no i bez przesady. 10 razy na sekundę. I dlaczego? Jakbyśmy tak uderzali głową w drzewo, to by nas chyba głowa rozbolała. O ja. A dlaczego dzięcioła głowa nie boli? Bo rwali dziobę. To tutaj dzieci, młodzież i dorośli mogą poznać życie lasu i różne jego funkcje. Funkcję przyrodniczą, społeczną i gospodarczą. Tutaj mogą się uczyć, aktywując wszelkie zmysły. Zmysł słuchu, dotyku, węchu, smaku. I bawić się, a jednocześnie zdobywać wiedzę. Borsuk! Dziwne w dotyku. O, nasprężyłem. Był Frankenstein. Jestem doktorem Frankensteinem. A teraz doktorem Pierdensteinem. Doktor Pierdenstein. A propos zmysłów i zabawy, możemy w ten sposób doświadczać przyrody. Spróbujcie włożyć rękę, ale bez podglądania. Ja mam chyba szyszkę. Szyszka. Ja mam też szyszkę. Co tu jeszcze jest w środku? A tu spróbujcie. Ale nie podglądamy. Spróbujcie tutaj jeszcze. Tutaj są szyszki. Mam nadzieję, że jeszcze Was nic nie ugryzło. Kto trafił na myszkę? Gdzie była myszka? Czy drzewa żyją, czy drzewa transportują wodę, w jaki sposób drzewa transportują wodę? Żeby się tego dowiedzieć, rozdam teraz. Teraz rozsmarowujemy płyn do mycia naczyń na krążku brzozowym. Zaraz w niego dmuchniemy, żeby sprawdzić, czy drewno ma w sobie naczynia, którymi przewodzi wodę. Testujemy? Nie jest to takie proste. Jestem
Ja chyba miałam za mało siły i słabe wyszły mi te bańki, ale koledze wyszły idealne. Zmęczony? Tak. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w drewnie znajdują się rurki, którymi drzewo przewodzi wodę. Dzięki temu, dmuchając przez plaster drewna, mogliśmy nadmuchać bańki mydlane. To doświadczenie wygląda magicznie, ale prawdziwa magia dzieje się w lesie. Idziemy, czas ruszyć w las. Idziemy teraz na bagno. Goździkowe. Goździkowe, tak się nazywa. Powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy bagno? Słucham. Z błotem. Z błotem, a tobie? Mi się kojarzy z jak mokrą roślinnością, która... Mokra roślinność, a tobie? A mi się kojarzy z brudną wodą. Brudna woda. To właśnie las jest idealnym miejscem do nauki. Mamy tutaj masę barw, zapachów, dźwięków. Możemy doświadczać przyrody na różne sposoby. Nie tylko przyrody, ale też możemy się uczyć innych przedmiotów. Możemy z bliska zaobserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie i lepiej ją rozumieć. Możemy też się trochę ubrudzić, trochę pobawić, doświadczyć pewnej przygody. Także przebywanie na łonie natury jest naprawdę fajne. Jesteśmy teraz na Goździkowym Bagnie, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc, które odwiedzamy podczas zajęć w Centrum Edukacji Leśnej. To tutaj dzieci, młodzież i dorośli mogą z bliska przyjrzeć się ciekawym roślinom i zwierzętom. Zobaczą tutaj rosiczkę, która jest owadożerną rośliną. Mogą też z bliska przyjrzeć się dojrzewającym owocom żurawiny, powąchać bagno zwyczajne, które jest rośliną trującą, ale niezwykle ciekawą. Możemy też zobaczyć ciekawe zwierzęta. Co prawda nie spotkamy tutaj szreka, ale łosia jak najbardziej. Zobaczcie, że nie ruszajcie się. Zobaczcie, idzie wiosna i już pojawiają się jaszczurki, które wygrzewają się w promieniach słońca. Zobaczcie, jaka jest zwinna. Ja widziałam dużą zieloną. Czy widzicie? Ja zobaczyłam. Jak zachowacie ciszę, to zobaczymy wiewiórkę. Ona skacze po tym takim dużym kawałku drewna. Gdzie jest Linora? A teraz jak wszyscy zachowają ciszę, to usłyszycie, jak odzywa się zięba. Taki leśny ptak. Słyszycie, jak pięknie śpiewa? Ona siedzi gdzieś tam wysoko w koronach drzew. Kolory. Spróbujemy znaleźć je w lesie. Tutaj odkleimy taśmę. Będzie można przykleić. Super. Mamy i ciemne kolory, i zielony, żółty. O, tutaj nawet udało wam się znaleźć kawałek jemioły, która rosła pewnie na którejś z tych sosen. Świetnie. A ile znalazła? Bardzo ładna praca. W ten sposób dzieci mogą odkrywać same przyrodę, poszukiwać leśnych skarbów, tworzyć potem prace, które zabiorą ze sobą do domu na pamiątkę z zajęć. Czy kto bierze? Super. W sezonie wiosennym, kiedy sadzimy młody las, zapraszamy również grupy szkolne, które mogą spróbować posadzić własne drzewka. Potem za parę lat przyjechać i zobaczyć, jak pięknie rosną. Po zajęciach zawsze jest czas na zabawę i wspólne spędzanie czasu na łonie natury, bo
integracja jest równie ważna jak edukacja. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty edukacyjnej Lasów Państwowych. Można zadzwonić do Nadleśnictwa Miejscowego i zapytać o wycieczkę z leśnikiem, zajęcia edukacyjne. Takie zajęcia są darmowe. Zapraszamy oczywiście najbardziej do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. A teraz czas na małe co nieco. A, właśnie. I pamiętajcie, łapka w górę i subskrybujcie nasz kanał. Cześć!